Słuchajcie, nie mogę głośno mówić, ale dzień zaczynamy dziś bardzo wcześnie. Jest 5 rano, a my właśnie podążamy na zobowiązanie instruktorskie naszej druhny Eweliny. Podziękować wszystkim, z którymi szłam tym moim harcerskim szlakiem, z którymi weszłam na tą drogę harcerską, która mnie na pewno bardzo zmieniła i ukształtowała, oraz wszystkim, którzy byli dzisiaj na moim zobowiązaniu, bo wiem, że ono było bardzo wczesne, oraz mam nadzieję, że ta moja przygoda się dopiero zaczyna i że teraz poznam wiele nowych ścieżek harcerskich. Jesteśmy na punkcie u Asi. Asia, co robi się na twoim punkcie? Wiążemy węzły, żeby pomóc Herkulesowi złapać zwierzęta i uczymy się węzła ratowniczego, płaskiego, babskiego i przyjaźni. Odwiedziliśmy jeszcze Anetkę i Darię, na razie nikogo u nich nie ma, ale z tego co widzę tutaj na stole, co się dzieje, to myślę, że jest tutaj świetna zabawa. Malujemy Cerbera, czyli 3-głowego psa. Tak, dokładnie. Jest ze mną druhna Klaudia i właśnie skończyliśmy zajęcia programowe i idziemy na plażę. Jest generalnie śliczna pogoda, słońce świeci, rewelacja na Bałtyku, jak to się mówi po polsku. Idziemy się właśnie pokąpać z panią ratownik, oczywiście bezpiecznie, opalać. Jesteśmy ubezpieczeni, czapeczki, chusteczki, krem na opalanie, więc będzie superancko. Właśnie idziemy na wycieczkę do Karwi, gdzie spędzimy nasze popołudnie i będziemy mieli trochę czasu wolnego. Dzisiejszy wieczór poświęciliśmy na odpoczynek i spokojne zjedzenie kolacji po wycieczce. W planach mieliśmy wyjście na zachód słońca, niestety pogoda pokrzyżowała nam te plany, bardzo się pochmurzyło, ale nie próżnujemy, nie będziemy marnować tego czasu i poćwiczymy swoje umiejętności harcerskie z zakresu musztry. Właśnie minął nam kolejny dzień obozu, zaraz idziemy na zakończenie dnia i kładziemy się spać. Zobaczymy, co przyniesie nowy dzień.